Miałem okazję zdobyć medal na Międzynarodowej Olimpiadzie Informatycznej w Kazaniu w Rosji. Brałem też udział w różnych innych olimpiadach międzynarodowych. Była to Olimpiada Bałtycka w Finlandii. Była to moja trzecia w zasadzie olimpiada, bo 3 razy pod rząd udało mi się w tej olimpiadzie wystartować i zdobywać tam medale. Startowałem również oczywiście w olimpiadach ogólnopolskich. Miałem też przyjemność pojechać na miesiąc do Stanów na warsztaty naukowe, na których prowadziłem swój własny projekt naukowy i myślę, że jako podsumowanie tej mojej działalności, tej mojej pracy i też tych olimpiad zaskutkowało tym, że mam przyjemność tutaj być i odbierać to wyróżnienie. Dla mnie najważniejsze w tym wszystkim, co robię, jest to, że po prostu robię to, co lubię, że to, co robię, sprawia mi przyjemność, że to mi sprawia satysfakcję. Za każdym razem, jak rozwiązuję jakieś zadanie, czy myślę nad jakimś problemem, artykułem, nigdy nie przyświeca mi to, że będę miał z tego jakiś sukces, czy że w przyszłości będę miał z tego jakieś studia, pieniądze i tak dalej. Zawsze robię to dlatego, że to jest dla mnie ciekawe, że to jest dla mnie pasjonujące, że jestem tym zafascynowany i po prostu zaintrygowany. To jest dla mnie wyzwanie, ja to wyzwanie lubię stawiać mu czoła, lubię rozwiązywać te zadania. Dzisiejsze wyróżnienie dla mnie jest po prostu docenieniem mojej pracy i tak naprawdę wskazuje mi, że to, co robię, jest w pewien sposób ważne, jest potrzebne, jest docenione przez władze naszego regionu, co jest dla mnie bardzo ważne. No i można powiedzieć, że tak naprawdę łączy się to z pierwszym pytaniem, czyli to jest po prostu pewien bodziec do dalszej pracy, motywacja. No i taki pozytywny feedback, że to, co robię, jest ważne i że warto to robić dalej.